Halo, halo, witam widzów najukochańszych. Dzięki, że tak licznie oglądacie serię. Dzięki, że tu jesteście. Dzięki za wszystkie subskrypcje. A my oczywiście kontynuujemy sobie historię z giereczki Kroniki Myrtany Archolos. Pójdę, nagrywam 60. któryś odcinek, ale ciągle zapominam, jak ta gra się nazywa. Możecie zostawić lajka, wpaść w linki w opisie, zobaczyć Rewinda. 4300 osób widziało przy tomu, a ty nie? Podejrzane. I słuchajcie, znajdujemy, idziemy całym tym tropem więzienia i wykonujemy misję oczywiście w biały dzień. Miejsce, do którego się miałem udać, to jest dokładnie to miejsce. I tak jak przypuszczałem w poprzednim odcinku i w poprzednim odcinku, którymś z tych odcinków, będą to drzwi, do których musimy się udać. Będziemy musieli udać się w pewnym momencie. I przypuszczałem dobrze, bo to na 90% są te drzwi, ponieważ one były zablokowane, a teraz możemy je otworzyć wytrychem. A wcześniej było napisane, że bez właściwego klucza tego nie otworzymy, więc tak jak zawsze na samym początku zaczniemy dialogiem? Nie, zaczniemy wejściem. Ale coś czuję, że dialog nam nie umknie za jakieś kilka chwil. Tutaj jest jakieś wejście? Nie, tych drzwi nie mogę użyć. Musimy porozmawiać z ziomkiem, który według więźnia oczywiście truje głowy innym mieszkańcom. I który jest, nie jest poszukiwany, ale jest nieposzukiwany, ale niebezpieczny. Nathaniel. Hej. Czego tu szukasz? To prywatny dom. Kim jesteś? Na imię mi Nathaniel i jestem handlarzem. Pracujesz dla gildii kupieckiej? Nie stać mnie na płacenie składek. Pracuję sam. Czym tutaj handlujesz? Aktualnie niczym, bo trochę pusto w sakiewce. Próbuję się gdzieś zaczepić i robię porządki w magazynie. Dorobiłeś się sporego domu jak na kogoś biednego. Domu? Tego, w którym mieszkasz. Ach, no racja. Wybacz, jestem dziś trochę roztargniony. Ten dom nie jest do końca mój. Jego właściciel zmarł, a ja tu tylko tymczasowo pomieszkuję. Nie jestem bogaty, ale jakoś staram się wiązać koniec z końcem. Mieszka tu niejaki Blake? Blake? Przykro mi, ale nie znam nikogo takiego. Mieszkam tu zupełnie sam. Jesteś pewien, że to imię nic ci nie mówi? Jestem pewien, a teraz wyjdź stąd z łaski swojej, bo zaczynasz mnie denerwować. No to się kurwa odjebało, widzowie. Aż musiałem wypluć to co, bo mi naleciało do nosa. Musiałem to wypluć, bo mi się kurwa udusił, poczekajcie. A sobie zobaczę powtórkę, widzowie, ale początek lecimy, kurwa, rzeźkie orzeźwienie. Jak tu się zatrzymuje, nie mogę kliknąć, klawiatura mi wyda... O kurwa, klawiatura mi zdechła. Oj, to jest niedobra informacja. Poczekajcie, widzowie, czekajcie. Ale przypał. No i widzowie, jest historyczny moment po klawiaturze, coś tam. Dobra, chyba działa. Uruchomiło się. Poczekajcie, zaraz będę. Witam widzowie z powrotem. Tu was szalony kurwa bodzios. Nie, ale oglądałem, polecam, słuchajcie sobie, obejrzeć 0.25. Oczywiście zostawiamy to na odcinku. Stało się to stało, no śmiesznie to wyglądało, no, bo to tylko i wyłącznie z wodą, więc nic się nie działo. Mokry i zimno mi? Tak. Ale czy orzeźwiony i gotowy na to, by rozpierdalać ten odcinek? Oczywiście, że tak. Dał mi to sporej energii, kurwa, bo trzeba było szybko zareagować i teraz jestem w szoku. Więc gituwa. Słuchajcie, kontynuujemy oczywiście misję, wracamy do tego, co robiliśmy poprzednio. Czyli do nudnego goticzka, nie no, widzowie, dzisiaj poddymie coś. Może powinienem poczekać, aż Nathaniel pójdzie spać i wtedy zakraść się do jego domu. No kurwa, brzmi jak dobre rozwiązanie, więc tak też, taki jest też plan. Idziemy poczekać, aż Nathaniel pójdzie w kimono do śpiórkolotu i wtedy wbijemy się do niego na chatę. Proste, proste.
Także musimy iść przenocować u jakiegoś biedaka. Mam nadzieję, że nikt mnie tu a szczególnie straż nie będzie tak samo zła na nas, jak była w poprzednich odcinkach i zaraz mnie nie będą kurwa atakować. Ale ten miecz świetnie wygląda. To jest jakiś pozłacany miecz, w ogóle giga koks. Widzisz, to nie było takie trudne. Tak, nie było trudne. Dobra, wracamy do tej misji. Muszę wrócić do Goticzka i skupić się na Goticzku. Nie będzie to jakiś turbo łatwy. No nie? Po takich wydarzeniach. Ale na szczęście ja mam jedną fajną cechę u siebie w organizmie. To jest, kiedy takich ma. No coś kurwa nie poszedł spać, Miesi spać. Co to ma być? Co ty tutaj robisz? Czego ty tu? Wynoś! No. To moje. Teraz się doigra. Okej, można i tak. A on padł w ogóle, nie żyje. No dobra, możemy tak to załatwić. Mam się zakraść do jego domu, więc jesteśmy zakradzeni. No, zakradłem się, ale coś spać nie poszedł. Mam tu jakiś list, nie mogę go ściągnąć. W ogóle opowiem trochę o tym, co miałem powiedzieć, czyli że ja na szczęście mam w organizmie taką cechę, przeczytajcie sobie, jeżeli chcecie. Dawidza, żaboludź. Ja mam taką cechę, że w momencie, kiedy masz ochotę się odkaszlnąć, bo ci woda wejdzie tam w drogi oddechowe, to umiem powstrzymać te kasznięcie. O, proszę bardzo, jakieś kraty, spoko. I co sprawia, że kiedy coś mi utknie, albo kiedy właśnie zachłysnę się wodą, o, witam serdecznie, kiedy zachłysnę się wodą, szanse na przeżycie są dużo większe, albo kiedy coś mi coś utknie, niekoniecznie muszę odkaszliwać, mogę ten kaszel powstrzymać i no przydaje się to, nie będę ukrywać, przydaje się to, bo każdemu chyba w życiu Co to ma być? Co ty tutaj robisz? zdarzyło się zachłysnąć, więc. Chętnie bym z tobą powalczył i sprawdził, czy ludzie Adelarda są mocni tylko w I gębie. dużo razy mi to życie uratowało, na Nie przykład możliwe, wiem, że kim teraz. jesteś i jak się tu dostałeś, ale ostrożnie dobieraj słowa. Bo Nieznajomy, kiedy chcemy bo odkasnąć, mogą bo być nam na przykład twoimi naleci woda w ostatnimi. płuca, to te kilka jeszcze tych sekund, które będziemy w stanie utrzymać w płucach jakby powietrze i zorientować się, co się dzieje, bo później możemy tego powietrza już nie nabrać do płuc, to są bardzo ważne 10-20 sekund. To jest 10-20 sekund, w którym możesz pójść po pomoc, możesz wykombinować, co dalej robić, możesz uderzyć się mocno w pierś, możesz zrobić masę rzeczy i to jest 20 sekund ratujących życie, więc to jest pewna cecha, którą posiadam zawsze, więc zawsze, kiedy naleci mi jakaś woda do płuca, bo coś w tym stylu do nosa i nie jestem w stanie oddychać, nie panikuję, myślę, bo mogę od razu odkasznąć, nie? Ale kto wie, czy bym się nie zadławił dalej. Czyli najpierw z nosala, później wypluć wodę i wtedy wziąć głęboki wdech, kiedy umożliwia nam to, kiedy mamy szansę nie zachłysnąć się wodą, bo tak w takim wypadku, jakbym od razu odkasnął, to możliwe, że jeszcze by tam woda mi z nosa zleciała do płuc i wtedy bym, no, zaczął się dusić jak pojebany. Więc to jest bardzo fajna cecha. Nie wiem, czy da się nad nią popracować. Nie wiem. Może zapytacie Adriana, nie, jak ona Adriana? Ariana? Kurwa, w sensie ta hehi, jak ona, dobra, chujowy bziko, Sasha Grey, może wie, nie wiem, może to jest gag refleks, nie mam zielonego pojęcia. Aczkolwiek ja osobiście nie praktykowałem, ale taki się urodziłem, ale myślę, że da się nad tym popracować. Tylko trzeba pomyśleć, zanim się zrobi ruch. Dobra, o czym my w ogóle pierdolimy? Grajmy w tą grę już, bo. Kim jesteś? Sorry, widzowie, że Nazywam ja się tyle gadam o Blake. jakichś kurwa gag Już refleksach, wkrótce no. całe miasto z trwogą będzie wypowiadać A moje kto wie, może imię. ktoś Gdy sobie spalisz wszystkich żywcem, przypomni raczej tą nie moją będzie nikogo, kto historię je wypowie. w takiej A więc sytuacji jednak kiedyś coś o mnie słyszałeś. i uratuję mu to Zakładam, życie. że znacie Pozdrawiam, ja ten widzowie. fragment tej historii. Tylko potwór zabija matkę, która go karmi. Matką jest ta wyspa. Jej ciemiężcą zaś gubernator. Morris prędzej czy później przystanie na moje warunki. Wtedy ludzie południa zaznają upragnionego spokoju w murach tego miasta. A jeśli tego nie zrobi? Ulice spłyną krwią jego ludzi, a wszystko, co jest im drogie, strawi ogień, większy od tego, który lata temu zaprószył Mandes. Skoro już wiesz, kim jestem,
Czas bym dowiedział się czegoś o tobie. Jestem Marvin. Marvin. To dość nietypowe imię. On takie opowie się. Jestem Marvin. Jesteś z Londram. O. W dodatku masz na sobie strój Araxos. Czuję się zaszczycony. Dziwi mnie tylko, dlaczego Nathaniel tak łatwo cię przepuścił. Milczysz. To ciekawe. Po najemniku spodziewałbym się czegoś innego. Gadki gadkami. Ale przejdźmy do sedna sprawy. Może lepiej nie mówmy, że... O co tu przyszedłeś? Nathaniel... Kto stał za zamachem na Volkera? Skąd ci przyszło do głowy, że miałem z tym cokolwiek wspólnego? Ciekawe skąd. Chłopaka imieniem Ars. Tak się składa, że to on jest główny. Ale Kryjówę zrobili sobie całkiem ciekawą. No nie? Ja bym się nie zorientował, że są tu na górze. Ten Nathaniel, dobry aktor. Dzieciak bojący się własnego cienia miałby stać za zamachem na Volkera. A jednak to on siedzi za kratkami. Siedzi za kratkami, bo straż nie potrafi złapać prawdziwego winnego. Tyle na ten temat. Kto w takim razie jest prawdziwym zamachowcem? Ktoś umiejętny i przebiegły. Kto miał przygotowany plan ucieczki i wiedział, że straż pochwyci niewłaściwą osobę. Poza tym, odnalezienie go to chyba wasze zadanie. Mylę się? Tam też jest dźwignia za nim. Skąd mam wiedzieć, że nie maczałeś palców w zamachu? Volker zaszedł za skórę wielu ludziom, ale nie miałem interesu, żeby go zabijać. Moim wrogiem jest władza, nie szlachta. Co cię łączy z Arsem? Jak możesz się domyślić, niełatwo jest mi przekazywać wiadomości, gdy siedzę zamknięty na strychu. Potrzebowałem lojalnego gońca. Nasza współpraca nie trwała jednak zbyt długo, bo z czasem smarkacz pozwolił sobie na zbyt dużą samowolkę i stał się bezużyteczny. Nie potrafił nawet przeładować zwykłej kuszy, nie raniąc sobie przy tym palców. Być może ty i ja wcale tak bardzo się od siebie nie różnimy, obcy. Obaj nie jesteśmy stąd. Obaj też walczymy o sprawiedliwość. Ty dla swojego gubernatora, ja dla mojego ludu. I zrobimy wszystko, żeby dopiąć swego. Skoro usłyszałeś odpowiedzi na swoje pytania, czy mam słowo, że przemilczysz to, co tu widziałeś? Oj. No to jest... No, niby zachował się w porządku, no nie? Z drugiej strony... Walczy o swoje jakby tego, no... Ale... Takie powstania prowadzą do rozlewu krwi, ale szanuję, że jest patriotą. Jesteśmy z Polski. Gdyby nie tacy patrioci i podziemie, to byśmy dzisiaj nie istnieli. Trzeba to szanować. Nawet jeżeli nie lubisz Polski, to trzeba to trochę uszanować, więc nie wiem. Nie wiem, nie mogę. Masz moje słowo. Szanuję. Masz moje słowo. Dobrze. Tam skąd pochodzę, honor jest najcenniejszą z cnót. Mam nadzieję, że tobie nie jest obcy. Tak zróbmy. Okazał się całkiem pomocny i przyjazny. Przeczytajmy, co jest napisane w ten biały dzień. Nie mapa. Misje. Sprawdziłem wszystkie tropy. Teraz zdecydowanie muszę wrócić z raportem do szefa. Mógł jeszcze z tam pogadać, Blake? Nie każda ofiara jest konieczna. Potraktuj to jako dar ode mnie. Dobra, to ja sobie jako dar wezmę z skóry pustynnego wilka i przeczytam, co tu masz napisane. Ty, pewnie coś o ty, o południu. No nie, co, ale coś o ogniu, więc byliśmy bardzo blisko na południu, chyba ogniste jaszczury i wszystkie tego typu badziewstwa. Blake postanowił cię oszczędzić, więc ja cię oszczędzę. Nie wkurwię. Przynajmniej do czasu. Nie no, zaraz was rozpierdolę tu. Wkrótce nasi rodacy powstaną, ale wtedy lepiej dla ciebie, żebyś był daleko stąd. Bardzo daleko. A co to jest za dźwignia? No muszę sprawdzić. A, otwieram tamte... Nie, coś otwieram. Otwieram, zamykam. A, oni se tędy... A, dobra, to jest po prostu zamknięcie tutaj. Wiem, że może otwieram jakieś dalsze tajemnicze drzwi. No przemilczę, obiecałem. To obiecałem. Prosta piła.
Czy bym go rozjebał? Pewnie bym go rozjebał. Rozjebałem jednego z jego ziomów, rozjebałem jednego z jego ziomów. Dlaczego? No bo mnie zaatakował. Czy dobrze zrobiliśmy? Pewnie nie, ale tak jak mówię, jesteśmy z Polski. Jestem Polakiem. Więc wydaje mi się, że szanujemy. Rozumiem, że z tego co w ogóle kumam, to Myrtana zajęła ich jakby królestwo. Podbiła ich. Oni walczą tylko i wyłącznie o wolność. Więc mam nadzieję, że kurwa dobrze rozumiem. Trochę jeszcze jestem w szoku poblany wodą siebie. Ale myślę, że... A to było turbo śmieszne. Widziałem serio, zobaczcie co to w 0.25 jakoś turbo śmieszny to wygląda. Jeszcze siedzę sobie taki wiesz, spokojny sobie chilluję, słucham sobie dialogu, otwieram sobie butlę z wodą, kurwa. Oczywiście on gadałem o tym, że nie używać dzbana do picia. Mam taki wielki dzban do picia. Wygląda jak szklanka, tylko taka na 3 litry. 4. Mogłaby być przydatna. Jak się wie, ale to taka pierwsza sytuacja. Ale śmieszne jest to, że właśnie gadałem o tym, że lepiej było pić z tego dzbana, niż z takiej 5-litrowej butli. Ale jak to w ogóle brzmi? Picie wody ze dzbana, kurwa. No to faktycznie prawdopodobnie taka sytuacja by się nie wydarzyła, gdybym stwierdził, że ze dzbana będę pić. A z drugiej strony jeden łokieć dzbanek i wszystko zalane, więc... ...odnośnie tego, kto zostanie skazany. Ale warto pokazać, czego udało ci się dowiedzieć. To jak? Jesteś gotowy? I'm ready, man. I'm ready. Ruszajmy. Ruszajmy. A co? Kurwa, ja mu raport nie miałem zdać? Halo, halo. Sorry, patrzę na swój odcinek. Czy nie pominęliśmy jakiejś istotnej opcji dialogowej? Okej, możemy tu z kimś pogadać, czekajcie. Tak, tam była tylko opcja, jeszcze coś sprawdzę, ale... I z tym. Twój szef może i jest tu obecny, ale to mnie zdajesz raport, pamiętaj o tym. Postaram się nie pominąć żadnych szczegółów. Dobrze, zacznijmy od początku. Rozmawiałeś z Arsem? Tak, usilnie twierdził, że to on stoi za zamachem, ale według mnie gadał od rzeczy. Dlaczego tak myślisz? Chełpił się tym, czego to nie dokonał i ciągle powtarzał, że jest bohaterem narodowym. Gadał o początku chaosu na wyspie, wywróceniu miasta do góry nogami i innych wariackich historyjkach. Może po prostu był zamachowcem i szaleńcem w jednym. Nie wziąłeś tego pod uwagę. Jeden z jego współwięźniów powiedział mi, że Ars utrzymywał kontakt z niejakim Blake'iem. Blake'iem? Jakim znowu Blake'iem? Miejscowym bojownikiem południowców. Więzień twierdził, że to on przekonał Arsa do zamachu na Volkera. Południowcy. Mów dalej. Niestety nie udało mi się do nich dotrzeć. Wiesz przynajmniej, gdzie ich szukać? Przykro mi, ale nie. Czyli gdzieś w tym mieście jest jakiś południowiec, który może planować bunt. Kolejny pieprzony bunt. Pięknie. Po prostu pięknie. Jeszcze tylko buntu nam brakowało w tym wszystkim. Bronią była pewnie zwykła kusza, ale mam przy sobie grot, od którego zginął ochroniarz Volkera. Grot? O ile wiem, moi ludzie nie znaleźli żadnego grotu w pobliżu dworu, a kazałem im szukać śladów do upadłego. No tak się stało, że akurat stał z grobu koleżka i zobaczyłem go. Widać, nie starali się zbyt dobrze. Pewnie było tak, jak mówisz. Wszyscy moi doświadczeni ludzie są teraz w porcie. Dobrze, że przynajmniej ty byłeś na miejscu. Pokaż mi ten grot. Te kolce musiały zrobić paskudne rany w ciele tego smarkacza. Dowiedziałeś się, kto go wykonał? Prawdopodobnie był to ktoś z Wilczego Leża. Wilczego Leża? Ingor, nasz zbrojmistrz, potwierdził, że parę miesięcy temu otrzymał zlecenie na naostrzenie podobnie wyglądających grotów. Tamte groty, podobnie jak ten, wykonane były ze srebra. No, może by go raczej nie sprowadzili, a handel między miastem a Leżem od jakiegoś czasu osłabł.
dobra robota, to powinno znacznie zawęzić nasze poszukiwania. Obsługuje się klawiaturą. Dlaczego jak coś się dzieje, zawsze dziwnym trafem maczają w tym palce na jej miejscu? A myślałem, że zawsze tamtam, ja tam jestem dziwnym trafem. Zbieg okoliczności. Zbieg okoliczności, co? Twierdzisz, że krew na dworze Volkera to też pieprzony zbieg okoliczności? Tutaj akurat nie jestem taki pewny. Co o niej wiesz? Ogrodnik Volkera nie wiedział za dużo o krwi na domu swojego pana. Wolałem zrobić własne rozeznanie, więc zebrałem trochę cieczy do menzurki. Jeden z ludzi Volkera przekazał mi, że Slager z innym Osegera dowiedziałem się, że to krew kredo szczura. Od Slagera dowiedziałem proste, się, że to krew kredo my tu szczura. Jesteśmy bohaterami. Co więcej, sam mistrz wspominał, że był u niego jakiś młody chłopak podobny do Arsa, który wypytywał o rodzaje zwierzęcej krwi. Biorąc pod uwagę, że Ars miał motyw i widziano go w okolicach posiadłości, wszystko wskazuje, że to właśnie on jest autorem malunków na domu Volkera. W takim razie za akty wandalizmu w Starym Mieście i na posiadłości Volkera muszą odpowiadać różne osoby. Po pierwsze, Ars nie miał dostępu do tej dzielnicy. A po drugie, tutejsze malowidła, jak dowiedziałem się kilka godzin przed naszym spotkaniem, zostały stworzone przy użyciu farby. Jakieś pomysły? Kto jest odpowiedzialny za te malowidła w Starym Mieście? Myślę, że mogli to zrobić słudzy bogaczy ze Starego Miasta. No to bardzo rozsądne przypuszczenia. Wygląda na to, że nawet tutaj będziemy musieli zwiększyć liczbę patroli. Może to te przeklęte ulotki rozprowadzane ostatnio po mieście mieszają ludziom w głowach na tyle, że zaczęli dopuszczać się aktów wandalizmu. Udało ci się ustalić, kto jest odpowiedzialny za te papieżyska? Nie zupełnie, ale wiem, kto je rozprowadza. Kto taki? Grupa agitatorów. Agitatorzy, szumne określenia, to pewnie zwykli krzykacze. Udało ci się dotrzeć do któregoś z nich? Coś jeszcze o nich wiesz? Przewodził im niejaki Ludlow. Ludlow? Nic mi to imię nie mówi. Ostatnim razem widziałem go w porcie. W takim razie miejmy nadzieję, że moi chłopcy będą mieli oczy i uszy szeroko otwarte. Czy jest coś, o czym chcesz mi powiedzieć? To chyba wszystko. Skoro to już wszystko, pora usłyszeć werdykt sędziego. Podsumowując, wszystko to, czego udało ci się dowiedzieć i biorąc pod uwagę wszystkie wątki, które poruszyłeś w swoim raporcie, oświadczam, iż podejrzany i osadzony obywatel Ars jest... niewinny. Niewinny zarzucanego mu czynu. Co więcej, za przykrości, których doświadczył z rąk funkcjonariuszy, zostanie mu wypłacone odszkodowanie w postaci 10 części. No ale też pierdolił, że jest winny, co? Jednostki Straży Miejskiej. No to nie wiem, czy odszkodowanie się dokładnie należy. Dokładnie tyle, aby mógł spłacić dług swojego ojca i zaczął wieść życie zgodne z obowiązującym prawem. A komuś pomogliśmy przynajmniej. Co takiego? Mam płacić tej gnidzie? Wasza ekscelencjo, to się nie godzi. Taka jest decyzja sądu i jak mniemam, wola samej ekscelencji. Jeśli chcesz o tym podyskutować od strony prawnej, zapraszam do siebie, kapitanie. Zgaduję, że znasz drogę. Skoro mamy to już za sobą, możemy na czym przejść siedzi, kurwa. Do... Dość już padło słów na dzisiaj. Muszę się przygotować do przemówienia. Wyjdźcie stąd, wszyscy. O, 5000 tego. Jeszcze jedno, chłopcze. Doświadczenia. Twój wkład w rozwiązanie tej sprawy. Gdyby nie ty, mieszkańcy Starego Miasta wciąż nie mogli... Uja, pomogłem, ale dzięki. Archolos potrzebuje więcej takich uzdolnionych i zdeterminowanych młodzieńców. W ramach mojego osobistego podziękowania nagradzam cię tytułem honorowego obywatela Starego Miasta. Od dzisiaj możesz swobodnie poruszać się po całym jego terenie i korzystać ze wszystkich usług dostępnych
w naszej dzielnicy. Dzięki, panie Morris. W czym mogę ci pomóc, chłopcze? Kurczę. O, dawaj mieszka najpierw. Zapytajmy go, jak się sprawy mają. Dzięki tobie śledztwo zostało rozwiązane, a winny zamachu otrzymał zasłużoną karę. No chuja otrzymał, ale dobra. Masz może dla mnie jakieś zadanie? Ja tu tylko brata szukam. Idzie mam to wasze miasto, tak szczerze mówiąc. Dziękuję jednak za twoją ofertę i będę o niej pamiętał w przyszłości, gdyby zaszła taka potrzeba. Jak zostałeś gubernatorem? Przez wiele lat byłem zwykłym urzędnikiem. Każdego dnia sumiennie wykonywałem powierzone mi zadania i starałem się uczyć jak najwięcej od moich ówczesnych przełożonych. Nie zawsze było łatwo. Niektórzy na Archolos wciąż nie potrafią zrozumieć, że ta wyspa rozkwitła dopiero pod skrzydłami Królestwa Myrtany. Co gorsza, wiele osób uważa naszą biurokrację i przepisy za bezlitosny system, w którym nie ma miejsca na współczucie. Ale to zupełne bzdury. To właśnie prawo sprawia, że nie jesteśmy zwykłymi zwierzętami, niegodziwcami czy orkami. Całe życie byłem wierny Myrtanie i zostało to docenione, gdy król Robar II osobiście wyznaczył mnie kilka lat temu na nowego gubernatora. Od tej pory robię wszystko, by nie zawieść jego zaufania. Wiem, że pod jego przywództwem wygramy tę wojnę i wejdziemy w nową erę dobrobytu. Opowiesz mi coś o prawach na wyspie? Twoja chęć poznania naszych praw jest naprawdę godna pochwały. Ale niestety mam sporo innych obowiązków i nie mogę spędzać całych dni na wykładaniu przepisów Archolos. To, co musisz wiedzieć, to fakt, iż nasza wyspa mamy trochę więcej autonomii niż wyspy takie jak Korinis. Przede wszystkim ze względu na skomplikowaną historię tego miejsca oraz spore znaczenie gospodarcze. Ale tak czy inaczej, jeśli chodzi o podatki, pobór do wojska czy zarządzenia związane z systemem karnym, jesteśmy całkowicie zależni od Myrtany. Jakie są najnowsze wieści z frontu? Moje stanowisko nie jest bezpośrednio związane z militarnymi przedsięwzięciami Królestwa. Ani tym bardziej nie jestem upoważniony do udzielania informacji na ten temat. Jestem jednak całkowicie pewny, że gdy tylko pierwsze większe transporty magicznej rudy dotrą z Korinis do Vengardu, to orkowie szybko pożałują, że z nami zadarli. Magiczna ruda to niesamowity materiał, który daje nam ogromną przewagę nad tymi obrzydliwymi bestiami. Król bardzo mądrze postąpił, stawiając na ten atut w celu zakończenia wojny. No nie wiem, graliśmy w Gothiczkę 2. Nie wiem, czy aż tak dobrze. Co powinienem wiedzieć o starym Zapytajmy mieście? Zwykłego Może urzędnika. Tego nie wiesz, ale budowa miasta Archolos zaczęła się właśnie od starego miasta. No domyślam się. Im dalej od naszej dzielnicy, tym gorszy stan budownictwa, adekwatny do jego mieszkańców. Opowiedz mi o Morrisie. Gdyby nie Morris, bezdomni już dawno by wparowali do starego miasta. Na szczęście gubernator ma głowę na karku i zapewnia bezpieczeństwo najwyższej klasy. Szkoda, że nie ma więcej ludzi takich jak on. Co słychać? Jeśli będziesz ciężko pracował, może dorobisz się czegoś w życiu. Tak jak ja. Okej, okay, czyli mamy całe stare miasto do zwiedzenia. Bardzo mi się to podoba. Natomiast co się dzieje? Co się dzieje? Natomiast widzę też, że mamy całe kurwa dolne tutaj tego. Dolne miejsce, które możemy tutaj skubnąć, które możemy zbadać i poskubać troszeczkę srebrnych mieszków, srebrnych talerzy. Znaczy mieszków to może nie, ale mieszków wypchanych złotem. Srebrnych pucharów, srebrnych naczyń, srebrnych świeczników. Elegancko, nikt nic nie widział i to mi się podoba. Przeczytajmy regał na książki. Tego jeszcze nie czytaliśmy, możecie sobie przeczytać, mi się oczywiście nie chce. Znajdziemy tu kogoś jeszcze ciekawego, gwardzistę znajdziemy. Regał na książki, cyk, to już czytaliśmy.
Zobaczmy, czy tu jest regał na książki. A, to jest regał na książki. A to wielkie to co jest? Jak nie regał na książki? Też regał na książki, tak? Nie wiem, jak to się nazywa. Półka na książki? Pogadajmy może ze zwykłym gwardzistą. Co możesz mi powiedzieć o gwardzistach? Jesteśmy najważniejszą jednostką wojskową. To wiemy. W sumie to mnie nie interesujesz. Idziemy jeszcze na górę, bo na górze coś czuję, że ukryte są. Ukryte jest mieszkanie gubernatora. Albo przynajmniej tam, gdzie przesiaduje. A to oznacza, że nie da się tam wejść, niestety. Ale oznacza, że w innym wypadku oznaczałoby tam furę złota. Co się dzieje, panie Lorenzo? Jak sytuacja? Sytuacja na wyspie się pogarsza. Okej. Okay. Kim jesteś? Nazywam się Danis i pełnię funkcję głównego sędziego w mieście Archolos oraz członka Rady Miejskiej. Myślałem, że to Roderich zajmuje się pobieraniem grzywien. Jeśli myślisz, że sędzia zajmuje się pobieraniem grzywien, to naprawdę mało wiesz o tym, jak funkcjonuje państwo. Moją rolą jest rozstrzyganie zawiłych prawnych procesów oraz egzekwowanie, by wszystkie organizacje w mieście przestrzegały rozporządzeń królewskich. Nie mam czasu na pobieranie grzywien za każdą drobną kradzież czy bójkę. To ja odpowiadam za to, żeby to miasto funkcjonowało zgodnie z wszelkimi decyzjami Jego Królewskiej Mości, Robara II. Jakie przepisy egzekwujesz? Większość moich codziennych zajęć jest objętych całkowitą tajemnicą państwową. No to opowiadaj. Ale skoro tak cię to interesuje, to mogę ci w dość ogólny sposób co nieco o tym opowiedzieć. Najważniejsze są podatki. To właśnie one sprawiają, że wielkie królestwa, takie jak Myrtana, mogą istnieć i zapewniać bezpieczeństwo tysiącom mieszkańców. Niestety, niektórzy przedkładają swoją własną pazerność nad integralność królestwa i unikają płacenia podatków. Dbam o to, by wszystkie księgi podatkowe na Archolos zgadzały się co do sztuki złota na czas przybycia królewskiego wysłannika. Oczywiście są też sprawy takie jak obowiązkowy pobór do wojska, zorganizowana przestępczość, standaryzacje królewskie, pozwolenia na budowę. Dzięki, chyba tyle mi na ten moment wystarczy. Dobra, zobaczmy co mamy w ogóle w misji. Misja Biały Dzień została zakończona, ale mamy misję Srebrna Podszewka. Zanim wrócę do Walkera, powinienem udać się przed ratusz i wysłuchać przemowy Morisa, więc zamierzam to aktualnie wykonać. Jestem za... Kurwa. Przykro mi, a ty to kto jesteś? Ty to ty... Ty okradłeś? Ty ten zrobiłeś? Zamach? Kogo ja widzę? Nie okradłeś, tylko zamach? Albo okradłeś z życia? Nie miałam nic do roboty. Jezioma? Bradlock gdzieś zniknął. Ochroniarza? Po ulicach kręcą się teraz same szumowiny. Co tam u Morisa? Przygotowuje się do przemowy. Lepiej niech powie coś z sensem. Udało mi się dowieść niewinności Arsa. Teraz muszę tylko wrócić do szefa i upomnieć się o moją nagrodę. Czyli stoją za tym wywrotowcy? Tropy wskazują na kogoś z Wilczego Leża. Nie wiem, czy zamachowiec robił to z polecenia jakiejś grupy, czy był wolnym strzelcem. Wiem jednak, że ten ktoś był dobrze przygotowany. Ale nie trafił, więc działał pod presją. Może nawet uprawiał samowolkę? Tego dowiemy się tylko kontynuując śledztwo. Ale ja już swoje zrobiłem. Mam nadzieję, że twój szef jest słownym człowiekiem. Czekaj, widzisz? Chyba się zaczyna. Drodzy obywatele Archolos, wasza obecność tu na tym placu jest dowodem na to, że czujecie odpowiedzialność za nasze wspaniałe, wielowiekowe miasto. Miasto oparte na fundamentach honoru, gościnności wobec przybyszów i lojalności wobec niepodzielnej władzy Myrtany. Przez długie lata nasz naród stawiał czoła wielu wyzwaniom, ale zawsze wychodził z nich zwycięsko. Dziś stajemy naprzeciw kolejnemu z nich i nie wątpię, że też je przezwyciężymy. Zanim to jednak nastąpi, winni ponieść muszą zasłużoną karę.
wspólnym wysiłkiem straży, gildii kupieckiej, jak i wielu zwykłych obywateli Archolos, udało nam się odnaleźć winowajcę. Atak na znanego i powszechnie szanowanego obywatela Volkera nie był jedynie atakiem na jego życie. Ta obrzydliwa zbrodnia miała na celu zniszczyć obraz naszego bezpiecznego miasta i zasiać niepokój w sercach jego mieszkańców. Ani ja, ani lud nie zlituje się nad twoją duszą, skazańcze. Módl się do Innosa, aby zrobił to za nas. Dzisiejszego dnia Archolos stało się bezpieczniejsze. Aby chronić nasz dom, każdy z nas musi wziąć za niego odpowiedzialność. Wszyscy obywatele mają obowiązek zgłaszać wszelkie podejrzane zachowania, których będą świadkami bezpośrednio do kapitana Straży Miejskiej. Każde zachowanie mogące zagrozić integralności wyspy i królestwa będzie skutkowało najwyższym wymiarem kary – śmiercią lub w wypadku łaski – zesłaniem do Górniczej Doliny. Możecie się rozejść! To się nazywa widowisko. Już od dłuższego czasu nikogo nie ścinano w naszym mieście. Muszę przyznać, że w tym całym odrąbieniu głowy ku uciesze tłumu jest coś niepokojąco hipnotyzującego. No w sumie nie jestem. Nawet nie wiem, kim on był, kurwa. To on powinien umierać. Daj spokój, zasłużył sobie. Nawet jeśli to nie on sam wystrzelił ten bełt, to z pewnością się do tego przyczynił swoim postępowaniem. Im mniej takich jak on, tym lepiej. Musimy opowiedzieć Volkerowi o całym zajściu. Z pewnością będzie zadowolony. Wolisz spotkać się na miejscu, czy idziemy tam razem? Wolę spotkać się na miejscu. Spotkajmy się na miejscu. Tylko nie każ mi tutaj zbyt długo na siebie czekać. A przestań. Srebrna podszewka. Misja została wykonana? Nie. Musimy udać się jeszcze do Walkera. Ale przy okazji, skoro jesteśmy oczywiście w Starym Mieście, no to, kurwa, no to nie omieszkam zajrzeć, co tu mają za ciekawe ciekawości. Co tu możemy się dowiedzieć? Odpalmy mapę, nie mapę Archolos, tylko mapę miasta. Zakupmy jakieś nowe łuki, ale przede wszystkim na samym początku weźmy nowe misje, bo zgaduję, że tu będzie 7000 nowych misji. A to już który odcinek jest, no ale tak czuję, że niestety nas to nie ominie. Znaczy, no zawsze można ich, prawda, nie robić. Nie, ja bym chciał z oznaczeniami. Gdzie my w ogóle się znajdujemy teraz? A widzę gdzie. Mniej więcej. Tutaj się znajduje Gwiazda Polarna, pracownia astrologa. Najpierw odwiedzimy tych wszystkich ziomków tutaj, a później ewentualnie będziemy dla nich robić misję. Witam serdecznie, panie astrologu. Co takiego? Jaka to była liczba? A niech to, zapomniałem. Dlaczego mnie niepokoisz? Przepraszam. Nie, to ty wybacz. Powinienem notować swoje obliczenia. A przestań. To nauczka na przyszłość. Mów, dlaczego mnie odwiedziłeś? Interesuje cię moja praca? Opowiesz, czym się tu zajmujesz? Można powiedzieć, że jestem uczony. Magowie nie uważają moich prac za coś oddającego prawdę, a okoliczni mieszkańcy wolą tematy bardziej przyziemne. Jednak ja jestem dumny z badań, jakie prowadzę. Widzę, że jest 100% procesora, więc jeżeli coś by lagowało, to przepraszam. Moje prace traktuję jako ciekawostkę. Na pewno sobie po tym odcinku zobaczę. Ale nie zniechęca mnie i to. I najwyżej naprawię to oczywiście w następnym odcinku. Dzięki zapiskom pójdą na marne i nawet kolejne pokolenia będą mogły skorzystać z tej wiedzy. Potrzebujesz pomocy? Bardzo doceniam to pytanie. Ale obawiam się, że brakuje ci doświadczenia, by prowadzić ze mną obliczenia zależności i obserwacje nieba. Ale mógłbyś zakupić moje dzieła albo dzieła moich poprzedników. Sprzedaję też takie przyrządy jak chociażby sekstant. Pohandlujmy. Pokaż coś ciekawego. Pierścień magii, maga,
No raczej nie chcemy, tutaj manę, tutaj jakieś obrażenia od tego, telekineza, to jest fajne, aczkolwiek nie umiem tego pewnie używać. Era bogów, era stworzenia, to pierwszy teorii o powstaniu świata. O, no i to są kurwa, to są rzeczy, o których my teraz możemy rozmawiać, tak jest. Jak życie? Ale ja sobie to pokupuję proszę, oczywiście proszę, poza odcinkiem, gość, bo nie ma was co... Wprost uwielbiam, gość. Nie ma was co zanudzać. Idziemy dalej do miasta. Tak jak mówię, widzę, że jest 100% zużycia procesora, szczególnie w tamtym miejscu z jakiegoś powodu. Teraz już jest 95, więc gituwa. Ale jakby coś lagowało, to ja sobie ten odcinek obejrzę. Mam nadzieję, że nie laguje. I że jak laguje, to że to jak najszybciej naprawię. Mam 40 minut, więc myślę, że jeszcze tylko 10 minut zajrzymy do jakiejś karczmy, tu coś poddymimy, pogadamy i będzie gituwa. Tu jest ta karczma? Nie, musimy znaleźć tą karczmę. Gdzie jest karczma? Tam coś też jest. Robi ławki. Doły. Stolarz? Chleb meblowy. O, będziemy meble do tego kupować? Do domu? Nie, to mi się chyba popłaka ze szczęścia. Nazywam się Katrina i wraz z mężem prowadzimy ten oto sklep meblowy. Jeśli twoje mieszkanie wydaje się puste i chcesz je trochę udekorować, to nie znajdziesz lepszego miejsca. Co ty gadasz? Słyszałaś o jakimś domu na sprzedaż? Właściwie to tuż obok nas jest jeden, który za niedługo ma trafić na licytację. Wystarczy, że zejdziesz schodami w dół, zaraz po wyjściu ze sklepu i będziesz trzymał się lewej strony. Ma mały ogród przed wejściem, trudno go ominąć. Jego właściciel został zesłany do Górniczej Doliny, sama nawet nie wiem za co. W aktualnych czasach kupiec będzie musiał włożyć małą fortunę, by dostać ten dom dla siebie. Każdy chce teraz mieszkać w Starym Mieście. Tylko tutaj jest bezpiecznie. Z drugiej strony poprzedni właściciel nie miał najlepszej opinii wśród tutejszych. Sama nie wiem, czy chciałabym tam mieszkać, ale wiesz, to przecież tylko takie moje gadanie. Nie widzę, by mąż pomagał ci w sklepie. Leon woli przysiadywać całymi dniami i grać w szachy, albo prowadzić bezsensowne polityczne dysputy z tym swoim kolegą. Może to i lepiej, przynajmniej nie przeszkadza mi w prowadzeniu tego miejsca dokładnie tak, jak mi się podoba. Proszę bardzo. Nie widzę, by Leon... Czyli Leon to jest ziomuś, który tutaj... Mam dużo spraw na głowie. No ja bym chciał kupić rzeczy, czy jeszcze nie mogę? Niestety... Dobra. Coś tam ciekawego na górze znajdziemy? Jakieś meble do okradnięcia? Bo... Ja bym chciał domek zakupić, to już może się umeblowimy, kurwa. Szybciej niż sądziliśmy, widzę kufry, ale nie będę tego teraz okradać. Ja sobie tutaj przyjdę i elegancko pomogę im wynieść rzeczy niepotrzebne z domu i z kufrów. Natomiast może jeszcze nie teraz. Dom jest do licytacji, jak pójdę w lewo schodami, będę się trzymał lewej strony. Wydaje mi się, że to jest dokładnie to miejsce, do którego mam się udać. Jest tu też ogród. No, pasowałoby na to, że to jest to miejsce. Oj! Co ja tak młotem biję? Chyba nie do końca o to mi chodziło. Tylko gdzie można kupić na licytacji? Nie wiem, zajrzyjmy w ogóle na tablicę ogłoszeń. Może są tu lepsze, ciekawe rzeczy. Zamach na Walkera. Londram padło. O kurde. Zarejestrowani handlarze. Mapa miasta to akurat mam przy sobie. Isle. Niezły młot. Jesteś poszukiwaczem przygód? Nie znoszę tego zwrotu. Ale tak, można tak powiedzieć. Podróżuję po naszym królestwie i szukam miejsc, gdzie można dobrze zarobić. Za ciekawą pracę. Gdybym tylko wiedziała, że na tym Archolos jest tak nudno, to popłynęłabym prosto na to cholerne Korinis. Cóż, przynajmniej wino i jedzenie jest tu tak dobre, jak to wszędzie opisywali. Co tu robisz? Lubisz podchodzić do obcych ludzi i ich wypytywać? Może byś się najpierw przedstawił? Jestem Marvin. A ja Ilse. Mam nadzieję, że nie będziesz mi długo zawracał głowy. No dobra, za dużo nie pogadamy. Ernesto, witam serdecznie. Widzę, że uzyskałeś niemały monopol na to, co robisz. Oczywiście. Ludzie wiedzą, co dobre. A już rekomendacja samego Robara II jest wystarczającym dowodem na jakość moich wyrobów. Każdy, kto próbuje choć na chwilę zaistnieć na tym rynku, jest błyskawicznie przeze mnie detronizowany. Bez litości. Na pewno nie jeden chciał cię zepchnąć z tronu, by samemu przejąć twój interes. Tak, zdarzały się incydenty.
Były one jednak na tyle nieporadne, że mogę w spokoju zajmować się swoim winiarskim imperium. I jak tam twoje wina? Bez zmian, cały czas. Okej. Okay. To jest karczma, do której miałem się udać? Mapa. To jest chyba karczma, do której chciałem się udać. Czy znajdę coś tu ciekawego? Nie wiem. Muzykanta znajdę, obywatela znajdę, a kogoś, kto sprzedaje te jebane wina? Kucharza znajdę. Hej. Może ty mi coś powiesz. Jak idzie praca? Całkiem sprawnie. Tu postukam młotkiem, tam coś przypiłuję, a potem czekam na wypłatę. Tylko, że jesteś kucharzem, ale dobra. Może być, no stukaj młotkiem w patelnię, nie wiem, kurwa. Schaba. No, wynocha! No jasne, jasne. No, widzisz, to nie było takie trudne. O kurwa, ty. Spokojnie, panowie, ja sobie tu miasto zwiedzam. Nikogo nie chciałem okradać, wink, wink. Wiadomo, że nie. Ale tu karczma, a tu nic nie ma w tej karczmie, kurwa. Nikt żadnych win nie sprzedaje. Ty zajmujesz się sprzedażą win? Nie, jesteś jakimś robolem zwykłym. Nie no, widzowie. Idziemy jeszcze zajrzeć do dwóch miejsc. Właściwie jednego miejsca. Do tego łóżka, które się tam znajduje. Ty, no nie ma nic tu ciekawego w tym starym mieście. Ja myślałem, że tutaj jakieś łucznicy, nowe łuki, coś będę mógł fajnego kupić, że tu się kurwa nic nie dzieje za bardzo. Witam szanownego pana. Czy chciałby pan zobaczyć pokaz połykania płomieni? Tak niebywale niebezpieczna sztuka zostanie wykonana za jedyne 30 sztuk złota. Pokaż mi tę sztuczkę. Proszę obserwować. Liocie Krinco. Proszę nie przesz... No dobra, nie było jednak warto. Ty, tu jest to miejsce, które szukam, a tutaj... Dolina Złota, pracownia jubilerska. O, no i teraz now we talking. Mam nadzieję, że sprawa, jaką do mnie masz, będzie warta mojego czasu. Masz całkiem ładny dom. A, dziękuję. Poprawdzie to moja pracownia złotnicza, którą wydzierżawiłam od dawnego właściciela. Niech mu ziemia lekką będzie. Facetowi z czasem się zmarło, a ja najęłam przeladników i rozbudowałam ją do rozmiarów całego cechu. Jesteś złotnikiem? Mistrzynią złotnictwa, jeśli już pytasz. A na imię mi Suzan. Marvin z tej strony. Chcesz czegoś? Co masz na stanie? Sprzedażą zajmuje się jeden z moich czeladników, Adrien. Ja przyjmuję tylko zamówienia specjalne. Co masz na myśli, mówiąc zamówienia specjalne? Biżuterię wykonaną z wysokiej jakości kruszcu i kamieni szlachetnych. Widzę, że mam przed sobą prawdziwie zacnego gościa. Może chcesz przejrzeć moją ofertę? Pamiętaj tylko, że wykonanie każdego z takich przedmiotów zajmuje zwykle kilka dni. Aż kilka dni? Prawdziwa sztuka wymaga czasu, a u mnie nie znajdziesz partactwa. No dobra, no pokaż, co tam masz. Wybierz, co ci... Są to siekiera rzeczy. Ten amulet myrtańczyka, premia do zręczności, obrona przed ostrzałami, premia do walki z łukiem. No brzmi jak coś, co bym kurwa chciał kupić. Ja mam chyba pierścień myrtańczyka, albo miały. Później go pewnie sprzedałem, ale może ona ma w ogóle ten pierścień. Pierścień z archolowca dodaje. Gówno w sumie. O, jest, pierścień myrtańczyka. No można by było taki zestawić tutaj. Zakupić. O, nawet dwa. Dwa takie pierścienie możemy nosić. Plus 15 premii do walki do łuku. Ochrona przed ostrzałami z 15 albo 20. No, premia do zręczności by była wtedy 11 aż. Co słychać? Prawdę mówią ludzie, że złoto to nie wszystko. Jest jeszcze srebro i klejnoty, bez których moja praca byłaby niczym. Okej. Okay. Jeszcze jakiś Adrien. Hej! Co tu robisz? Pomagam mojej mistrzyni Suzan. Chciałbym kiedyś tak dobrze wyrabiać biżuterię jak ona. Ale przede mną jeszcze sporo nauki. Na twoim miejscu nie obnosiłbym się z tym, skąd jesteś. Twierdzisz, że coś mi grozi? Jakby ci to powiedzieć? Nie każdy tutaj przepada za obcymi. W mieście nie jest jeszcze tak źle.
ale na wsi ludzie potrafią być naprawdę nieprzyjemni. No ty kurwa nie powiesz. Zdążyłem się już o tym przekonać. Co słychać w świecie złotników? Suzan to kobieta z żelaznymi zasadami, ale ma prawdziwie złote serce. Gdyby nie ona, dalej szorowałbym latryny w Syrenim Lamencie. Suzan mówiła, że sprzedajesz wasze wyroby. To prawda. Sprzedaję srebrną i złotą biżuterię. Ale znajdzie się też parę rzadkich przedmiotów. No to pokazuj. Wszystkie nasze... No trochę te... No. Coś tam masz. Nie aż takie dojebane. Ale są w miarę spoko. Fajnie, że mamy jakiś spory wybór. Pierścień uników, okej. No, coś tam jednak w tym mieście... Widzowie, to wy, pa. Widz. Dobra, widzowie. Wydaje mi się, że jest jeszcze jedno miejsce, do którego chciałbym się udać. Tam jest jakieś łoże. To jest tutaj, ta miejscowa. A ty co robisz? Malujesz. A ty, obywatel. Tu jest kun... O, witam. Hej, młody. Wysłuchaj mnie, dobra? O co chodzi? Muszę cię pobić. Co takiego? Nie, to nie tak miało zabrzmieć. Cholera. Tak w zasadzie to chodzi o mojego szefa. Chcesz pobić swojego szefa? Nie, absolutnie nie. To o co chodzi? Jakby ci to wyjaśnić? No, jakoś musisz. Powiedzmy, że podsłuchałem swojego szefa. Twierdzi, że mieszkanie w Starym Mieście jest znacznie bezpieczniejsze niż w innych dzielnicach miasta. Powiedział też, że wydawanie złota na ochroniarza to tutaj zbędny wydatek. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi odegrać teatrzyk, bym nie stracił pracy. Mam dać się pobić? Dokładnie tak. Oczywiście dostaniesz za swoje poświęcenie odpowiednią nagrodę. To co dokładnie mam zrobić? Mój szef często przesiaduje na ławkach w pobliżu. Masz brzmieć groźnie, tak aby mój szef się przestraszył. I wtedy wkraczam ja. Pokonam cię i udowodnię, że ktoś taki jak ja nadal jest potrzebny. Umowa stoi? Dobrze, pomogę ci. Wyśmienicie! Jeżeli wszystko się uda, to jutro około północy będę tu na ciebie czekał. No dobra, ale to zrobimy oczywiście jutro. Pogadamy sobie jeszcze z Leonem. Co słychać? Polityka jest iście fascynująca. Tak, to już wiemy. Skuno. Jak leci? Nie powiem, żeby zamach na Volkera był dla mnie czymś zaskakującym. Od dawna się na coś... No dzisiaj jak zwykle. Dobra, wchodźmy tutaj. Recepcjonista. Co to jest? A, wynajmuję sobie tutaj tego. Pokój, tak? Co powinienem wiedzieć? Musisz kiedyś spróbować win od Ernesto. To kompletnie inna liga niż te badziewia, które sprzedają na targu. Uwierz mi na słowo, ale jak raz tu zamieszkasz, nie będziesz chciał opuścić tego miejsca. Co słychać? Jeśli będziesz ciężko pracował, może do... Opowiedz mi o Morrisie. Morris jest najważniejszą osobą w naszym mieście. To on wraz z Radą decyduje o kierunku, w którym podąży Archolos. Postaraj się mu nie przeszkadzać. Jest bardzo zajętym człowiekiem. Co powinienem wiedzieć o Starym Mieście? Musisz kiedyś spróbować win od... Chcę wynająć pokój. To 100 złota za pokój? Wpierdalam się do tego pokoju. Chyba nie jesteś jednym z gości. Dokąd to? No to jednak nie, chyba nie wyjdzie. No dobra. No to nic, czyli tutaj wynajmujemy sobie rzeczy. Nie ma żadnych fajnych łuczników tu. Nic się tu kurwa nie dzieje. Trochę nudy, można wylicytować ten dom, o ile znajdę sposób, by go wylicytować. Ale tym oczywiście zajmiemy się w następnym odcinku, za ten dziękuję. Był całkiem zabawny. Oblałem się wodą, a przede wszystkim wskoczyliśmy do starego miasta. I myślę, przyszliśmy jakiegoś takiego pewnego rodzaju kamień milowy. Bo no oczywiście wykończyliśmy tutaj kogoś, kto zrobił ten zamach. W następnym odcinku udajemy się do Walkera, czy tam wykonujemy tą misję z tymi pięściami do tego ziomka i dajemy mu się pobić. Jeszcze zobaczymy, którą misję zrobimy pierwszą.
A na dzisiaj wam dziękuję. Zostawcie lajka, komentarz, suba, jeżeli tego jeszcze nie robisz. I dzwona, żeby dostawać oczywiście powiadomienia. Wpadnij na Twitcha, Instagrama. Zobaczyłem, że 4200 osób widziało przed tobą, mamy nawet nie 300, a ty jeszcze nie. Co? Sztywno i git widzowy. Do następnego. Nara.